witam serdecznie wszystkich Państwa na 13. forum. Żyjemy w coraz bardziej godnych warunkach, mieszkamy w coraz bardziej godnych warunkach. Odbiorcy informacji chcieliby więcej, a ci, którzy te informacje nam przekazują, chcieliby, żeby ich jak najmniej wypełniać. W naszej misji, strategii, wizji działalności jest przede wszystkim kompleksowe finansowanie zielonej transformacji. Mamy też taki nowy instrument, który się nazywa Grant OZE i on nie musi być powiązany z termomodernizacją. Wszystkie zespoły pomp pożarowych zastosowane do zasilania wodociągowych instalacji przeciwpożarowych dla hydrantów wewnętrznych czy zewnętrznych muszą posiadać certyfikat CNBOP. Około 34 milionów budynków w Unii Europejskiej zostanie wyremontowane do roku 2030, co też pozwoli na stworzenie 160 tysięcy nowych miejsc pracy. 40 osób przez 2 lata skorzystało z kursów, które w ogóle cokolwiek mówią o tym, jak termomodernizować, jak w ogóle modernizować wspólnoty mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o przygotowanie spółdzielni mieszkaniowych do procesu termomodernizacji, oczywiście uważam, że jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli ktoś jest pasjonatem, burmistrz albo wójt, albo sekretarz gminy tej efektywności energetycznej, to on jest w stanie przeprowadzić taką modernizację w swoim zasobie, a równocześnie przekonywać innych mieszkańców swojego terenu do tego, żeby to robić. Wnioski, które do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej wpływały, wnioski dotacyjne, w 80-90% były rozpatrywane pozytywnie. Portal Pro jest platformą, aplikacją dedykowaną dla zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, czy też administratorów nieruchomości, również firm, które zajmują się zarządzaniem najmem. W 2022 roku 10% gospodarstw domowych można określić jako zagrożone ubóstwem energetycznym. Przedsiębiorcy również muszą zabezpieczać środki w ramach swoich finansów na to, aby się rozwijać. A jeżeli mamy rachunki takie, jakie mamy, to ta alternatywa szukania wsparcia przede wszystkim opiera się na dużej pracy samorządu. Od 2021 roku w Polsce, teraz w przepisach ustawy o rozwoju społecznych form mieszkalnictwa, jest coś takiego jak Społeczna Agencja Najmu, jako możliwość dla gminy właśnie powołania takiego społecznego pośrednika i w ten sposób realizowania swojej polityki mieszkaniowej. Znowu będą terminy, to znowu będzie to samo. Ile wymieniliście, a nie jak, nie, ile zmodernizowaliście, a nie jak zmodernizowaliście, bo znowu będzie presja terminu. Nie ma termomodernizacji w rozumieniu na przykład ocieplenie istniejącej warstwy na kolejną albo ocieplenie nową warstwą na starym budynku o elewacji, o słabej nośności. Nie ma dyskusji w ogóle o braku zamocowań mechanicznych. Ja tylko powiem o tym, jakie zmiany nastąpiły w ciągu najbliższego czasu, komentując, co jest niejasne. Obecnie zarządca jest omnibusem, musi wiedzieć wszystko, musi zajmować się każdą sprawą, od spraw prawnych, przez zarządcze, administracyjne, usterkowe. System wydaje nam się być elastyczny, modyfikowalny. Pod każdego klienta jakby dostosowujemy system pod indywidualne potrzeby. Czy na przykład gmina może wykonywać usługę dla wspólnoty mieszkaniowej poprzez swój zakład budżetowy? Zawód został otwarty. Nie ma specjalnych wymogów, tak, zdobycia licencji, żeby ten zawód wykonywać. Wiele osób wykonuje czynności zarządzania nieruchomościami bez prowadzenia jakiejkolwiek działalności, bez posiadania nawet ubezpieczenia. Zawsze, tak jak też już to zostało powiedziane, nie patrzymy na nazwę umowy, tylko właśnie na cel danej umowy. Wypracowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na integrację budynków rozrzuconych po całej Polsce.